Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Chińczyka niech se pani kupi. W tym punkcie jestem bardzo polska. Wiesz co? Bo my za wolność damy się, nie wiem. Poskalpować. Zróbmy to sobie. A ty ile masz tych dzieci? Strasznie dużo. Zastygam w oczekiwaniu na odpowiedź. Ile? Lubisz się tak, wiesz, w takim najbardziej podstawowym sensie. Nie chodzi mi o jakieś bałwochwalcze, wiesz, teorie na swój temat, ale tak w środku. Wiesz co, lubisz się, jestem wyjątkowa. Czy ja cię mogę znać? Myślę, że możesz mnie znać. Okay. Słuchaj, aż wstanę. Wstałam sobie na chwilę. Jesteś? Tak. A! Czyżbyś w wysokich tonacjach się znajdowała? Raczej nie. Ale słyszę. Jest wysoko, jest wyżej niż normalnie facet. Może jestem nienormalny. może nienormalnie. No muszę powiedzieć, że tajemniczość sięgnęła zenitu. Ja już byłam bardzo zniecierpliwiona, żeby usłyszeć pierwsze dźwięki. I tak sobie pomyślałam, któż to daje mi tyle czasu na pomyślenie, kim może być ewentualnie. Bo jak widzisz, konwencja jest dosyć specjalna, że pogadamy sobie przez szmatę. Co ty na to? No, jak na lato. Na lato. No to do lata jeszcze chwileczkę. Do lata, ja lubię do lato. Lata. To jeszcze trochę mamy. Tak sobie pomyślałam, żeby... się zaczepić o nas. A w ogóle lubisz gadać? W ogóle tak, ale lubię patrzeć w oczy, jak rozmawiam. Ja powiem tak ci szczerze. Bo tak ta mi przeszkadza, ale zróbmy tak. Słuchaj, zróbmy to tak, że uzależnijmy fakt istnienia owej przysłony ciemnicowej, nie dającej nam na spotkanie się, że tak powiem, bezpośrednie. Zróbmy sobie tak, że jak będziesz czuła... że to ci już przeszkadza i już ci nie jest potrzebne, żeby coś w ten sposób sobie lub nam załatwić, możemy to zlikwidować w takim momencie, w którym będziesz po prostu sama tego chciała, albo ja już też nie wytrzymam tego momentu, żeby jednak nie zobaczyć się wzajemnie oczami. Dobra? Jesteśmy umówione. Jesteśmy umówione. Tak. Jakby co? A jak masz na imię? Mam na imię Ewa. Aha. A ty właśnie chciałam cię też za sekundkę, jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać. Bo wiesz, różne mają ludzie opcje, że tak powiem, zwracania się. Zawsze się śmieję, że jaśnie oświecona królowo też może być. Ale powiedz, jak lubisz, jak chcesz? A może spełnię swoje życzenie i będę raz Brianem? Oczywiście, Brianem, ale nie konkretnie jakimś tam Adamsem albo kimś takim, tylko po prostu Brianem. No konkretnym, ale nie powiem ci kim. Dobra. Ale może się jak marzenie, to ja sobie wymarzyłam, że ty będziesz do mnie mówić Brianie, a ja będę wiedzieć którym. Brianie, bez względu na to którym, to będziesz moim Brianem pierwszym. Dobrze. Wiesz, jak król Maciuś pierwszy, to tutaj Brian pierwszy. To dobrze, że dla ciebie, bo generalnie to ten jest i tylko ten i koniec, i kropka. Aha, tak. Ale Brian pierwszy, wiesz co, nigdy nie wiesz, co się zdarzy kiedyś. W związku z tym... O, już wiem. Myślisz? Tak. Aż tak przewidywalnie? Nie, jeżeli chodzi o Briana. Aha, nie, bo myślałam, że... rozumiem. Jeżeli chodzi o Briana, dobrze. Tak. A potem będziesz miała inne koncepcje. Uważam, że zmienność koncepcji jest super, jeżeli rotacja. Istnieje. A powiedz mi, czy to, co ewentualnie robisz, to jest to, co lubisz robić, czy to, co po prostu robisz, bo robisz? Tu zdecydowana jestem i odpowiem, jestem pasjonatem tego, co robię. Super. A jeżeli jeszcze w dodatku możesz robić coś, co jest twoją pasją i to może wypełnić wszystko to, co w ogóle robisz, to jest
no po prostu fenomenalna wersja szczęścia, nie? Tak, to jest rodzaj szczęścia. Prawda? Znaczy szczęścia to fajne słowo, ale raczej spełnienia. O, może, o, tak, o. Znaczy, zawodowego. O. Załatwia nam to istnienie takie, takie pełne istnienie. No to tak, może, tak. Może tak. W ten sposób. Nie ma pustki. Nie ma pustki. I sama jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem pod tym względem, że możesz sobie tak kontynuować swoje istnienie? W pewnym sensie. A teraz powiedz coś o sobie. A, no widzisz. Ciekawostka przyrodnicza. No, zadaj mi jakieś trudne pytanie, ja spróbuję ci na nie równie w trudny sposób odpowiedzieć. Czy też masz jakieś pasje? Składam się wyłącznie z pasji. Ale nie jest to wielorakość pasji, tylko jest to jedna pasja, która się rozczłonkowuje na wiele pasji, ale one wszystkie sprowadzają się do tego, że wydaje mi się, że jestem w jednej jedynej. Wiele pasji składa się na jedną pasję, która jest jedna jedyna. Patrz. Skomplikowane. Wiesz co, tak, bo to taka formuła literacko-poetycko-przyrodniczo niezidentyfikowalna jest, ale tak się bardzo dobrze mi z sobą obcuje i nawet mam nadzieję taką, że i innym dzięki temu obcuje się ze mną, jeśli nie dobrze, to wystarczająco interesująco, żeby przez chwilę móc być ze mną. Fantastycznie. A czy jesteś manualna, Ewo? Czy ja jestem manualna? Słuchaj, ja jestem kreatywna w wyobrażeniu sobie o tym, że mogłabym być manualna, ponieważ zwykle mogę być tym, kim chcę być. Czy jesteś aktorką? Wiesz co? To jest trochę tak, że de facto wszyscy, którzy wokół nas są, są tym, o kogo pytasz, jeśli chodzi o sprawy o strukturę zawodową. Bo popatrz, wszyscy w jakiś sposób występujemy w świecie, nie? Ale coś komplikujesz, tak prościej mi odpowiedz. No, zadaj prostsze pytanie. Nie, to jest pytanie, nie, to w ogóle nie jest czy jesteś aktorką? Bywam. W życiu czy zawodowo? Jak chcę. I kiedy chcę. No może to odmieniać na wszystkie. Oczywiście, słuchaj, no jakbyś pytała o to, jakie pani skończyła studia, albo jakie skończyłaś studia, albo czy coś profesjonalnie było uczone. Było uczone, a czy to znaczy, że to tak jest? No nie wiem. Nie zawsze. Przede wszystkim jesteś filozofką, jak widzę. Rozkminiasz każdą jest, ale możesz, cząstkę tak. siebie na milion atomów. Mm-hmm. Ale to jest ciekawsze niż pusty człowiek. To zdecydowanie plusik. Dzięki. Bo tacy też są. Te chcesz odwrócić. Tacy też są. Dobra. No. Tacy też są i no jest ich w tym kraju zdecydowana większość. No tak, ale myślę, że nie tylko w tym kraju. Myślę, że w ogóle ten świat się zrobił taki, że troszkę... Materialny. No i materialny, i trochę udawany, i trochę, wiesz, przeintelektualizowany, albo przemechanizowany, albo prze. Wszystko jest prze. A powiedz mi, jak ty się mieścisz w tym prze i w tym dziwnym, co to się tak strasznie szybko biegnie i tak nas, wiesz, identyfikuje w zależności od tego, jak nas potrzebuje? Najtrudniej nauczyć mi się, że wszystko mamy na chwilę, ale właśnie w tym prze, w tym tempie, to jest dużym zadaniem i uczę się. Że wszystko mamy na chwilę. No, począwszy od nośników muzycznych, zostały tylko winyle, tak? Wraca się teraz niby do taśm magnetofonowych. Dokładnie. Tak, a to jest fanaberia, natomiast już nie ma płyt, sprzedaży płyt tak jak kiedyś były, i winyli, i nie ma niczego. To jesteśmy w takim, wiesz, zaklętym... Książki wychodzą i tak dalej. To po prostu nie trzeba się przyzwyczajać, cieszyć się tym, co jest, bo za chwilę może nie być.
Tak, i wiesz... A to jest trudne. Bardzo trudne, tym bardziej, że dawno, dawno temu w tak zwanych bajkach, czyli we wszystkim tym, co było przed XX wiekiem, no wszystko miało swoje trwanie i miało też swoje historie i miało też swoje przekazywanie jak gdyby tychże i historii i tych rzeczy i tych emocji nawet, powiedziałabym, i tych typów ludzkich było jakby tylko i wyłącznie przekazywane i przetwarzane na obraz i konieczność czasu następnego, który też miał swoje trwanie. A teraz, ponieważ nic, tak jak powiedziałaś, nie ma tylko ten swój moment, to strasznie jest to takie dewastujące od środka, że wszystko jest tak... Bo się przyzwyczajamy po ludzku, ale rzeczywiście dobrze, że technika idzie do przodu. Poza tym, no dobra, no było i dobrze. Na przykład kiedyś ślub to był maczugą w łeb i za włosy do szałasu. Tak. No to dobrze, może, że już takich ślubów nie ma. Tak, tak. No są, no nie pozytywy. Oczywiście szukając tak. Pozytywów, to tak, masz rację, no. Ale są rzeczy właśnie, które nam pasują i nam wydzierają je, jak książki właśnie. Mm-hmm. Ja myślę, że te e-booki nie zastąpią. Nie, myślę, prawdziwej, że... pachnącej dokładnie. Książki introligatornią. Tak, a poza tym, wiesz, też wyobraźnia, która się gdzieś w dźwięku, w jakiś sposób, bardzo delikatnie, ale mimo wszystko ogranicza w dźwięku głosu, nawet ludzkiego i tak dalej, który przekazuje ci... treści, które mają powodować twoją tylko i wyłącznie twoją kolorystykę tej wyobraźni, też jest to naruszone. Bo czy głos, który ci to czyta, ci, tobie, słuchaczu, bo raczej słuchaczu, narzuca, prawda? Ci, prawda, tak, pewne od rzeczy, razu, swoją interpretację. Tak, i nawet jeżeli wydarzeń. Się stara być mało interpretujący, tak. Że tak powiem, bardziej legato i bardziej na biało, że tak powiem, podający treści, to mimo wszystko one już mają swoje zabarwienie. Pójdę dalej. Tak, nawet no. Dzisiaj w Dzień Dobry TVN Prokop rozmawiał z manekinem ze sztuczną inteligencją. Tak. I to jest przerażające, bo można było się porozumieć, prawda? I to, tak. To powoli idzie w tym kierunku, że człowiek będzie w niektórych zawodach wyparty, okej, zastąpiony w tych trudniejszych, tak. Jak operacje, czy będzie może bardziej precyzyjny. Takich technikaliach, tak, takich, tak. Tak. Ale jeżeli zastąpią aktorów, piosenkarzy, którzy dadzą tylko dźwięk i swoją charakterystykę, którą polubił tłum na przykład, w tym dobrym słowa znaczeniu, i stworzą postać pod danym nikiem czy nazwiskiem, no to będzie bieda. No wiesz, przede wszystkim... To będzie duża bieda, będziemy niepotrzebni. Będziemy niepotrzebni, to w bardzo wielu aspektach. I jeszcze jedno, będziemy też niepotrzebni nie tylko dla tych, którzy nas konsumują ewentualnie, ale też dla siebie wzajemnie w tej czysto już, wiesz, czysto takiej komunikacji ludzkiej, towarzyskiej, przyjaźnianej i tak dalej, że to się wszystko gdzieś bardzo jakbyś zaczyna oddalać i ograniczać. I jasne, że stracimy niektórzy... być może no, zawodowe istnienie, natomiast stracimy coś takiego, co jest takim ciepłem nienazywalnym. Wiesz co, osobowość, nie? Która by tak. Jest, na nią nie ma chyba wzoru. I nie można tego odtworzyć. Czy ciepło, które człowiek, Ta człowiek emanuje, to właśnie takie osobiste, to coś. Ta potrzeba. Czy masz rodzeństwo? Mam młodszą od siebie siostrę. Aha. I to dużo. Kiedyś wydawało mi się, że to jest histerycznie dużo. Potem coraz mniej mi się wydawało. A teraz mam takie wrażenie, że Jaki masz z nią kontakt? Bardzo dobry. Być może też dlatego, że ona mieszka daleko, wiesz? I to są, jak daleko? No, to jakieś 2000 kilometrów. W tym kraju? Nie, mieszka we Francji. No to można tęsknić. Tak, tak, jest, tak. I bardzo dobry kontakt. I bardzo, bardzo częsty i bardzo gęsty. Ale jak ma na imię? Ma na imię Anna.
po Anna? Polsku? A, międzynarodowo. Tak, bardzo międzynarodowo i wiesz, zresztą jest osobą, która tutaj się i urodziła, i wykształciła, i tak dalej, i wyjechała kiedyś, kiedy była młodą istotą. Natomiast moi znajomi i przyjaciele i trochę tam, jeśli można powiedzieć, rodzina, chociaż rodzina ta dalsza nie miała takiego wglądu bardzo w nasze relacje. Czy twoi rodzice się rozeszli? Nie. A dlaczego? A tak myślałam, że może wyjechała siostra z nie. jedną częścią rodziny, druga nie. została nie. Ja i się jestem... tak podzieliłyście. Nie. Ja rzeczywiście zostałam tutaj, chociaż na pewno dla moich rodziców byłoby lepiej, żeby została ona, bo ona umie gotować, na przykład, jeśli do mnie. A to nic trudnego. No to trzeba myślisz? Się nauczyć, trzeba chcieć. Ja, dziękuję bardzo. To ten aspekt jest najtrudniejszy do osiągnięcia. Ja wiem. Ale oczywiście mogę go sobie wyobrazić i wtedy wygląda na to, że chcę. Jak ci powiedziałam, mogę być każdym. Jak bo dzisiaj ktoś... wszystkie można prawda? Produkty kupić, no, przepis, ale wiesz, sięgnąć wiedzieć, z internetu w 3 sekundy. Poczekaj, to nie jest takie proste. I samo się gotuje. Ale są takie, co same gotują. Ale przestań, nie ma tak. Nie to ma. W ogóle nie jest prawda. Ja tak myślałam. Taką mam anegdotę na swój głupi temat. Znaczy na głupią anegdotę na swój temat. No ale oczywiście bardzo głupi mój temat to jest. A mianowicie, kiedy tam 100 lat temu pokazały się kuchenki mikrofalowe, i nie wiedziałam, na czym to polega, tylko wiedziałam, że to jest coś bardzo nowoczesnego i że to samo gotuje. Znaczy, że bardzo szybko i... Ale ja nie o tym. Teraz masz takie coś, znaczy, że programujesz. Ale rozumiem. I wrzucasz to ci tam samo, panieruje, tak, przewraca. Tak, ale musisz coś wrzucić, nie? No. No i to już jest dla mnie problem. Okej. Więc a propos kuchenki mikrofalowej. A młodsza siostra wrzuca. Ona wrzuca i po prostu i nawet wie co i wie w jakiej sprawie i tak dalej i nie robi z tego dramatu. A ja co tam robi? Ja natomiast pracuję sobie niezgodnie ze swoim, że tak powiem, wykształceniem humanistycznym, które tutaj, że tak powiem, osiągnęła. Była, bo czyli tam... nie jest kucharzem, nie ma jakichś gwiazdek Michelin, nie? Nie. Mówię, że po prostu gotuję rodzinie. Że w rodzinie najlepiej. Ja nie gotuję rodzinie, nie gotowałam, bardzo mało gotowałam, albo nie gotuję rodzinę, ponieważ ja kocham rodzinę. I nie chcesz ich zatruć. Dziękuję, tak. To dokładnie dobre masz serce. Tak. To już ja wiemy o tobie, że masz dobre serce. Ja mam bardzo dobre serce i naprawdę staram się nie robić, umiem delegować niektóre rzeczy, na innych specjalistów, ale wiesz co, a propos po tego, tej kuchenki mikrofalowej, to bardzo to było śmieszne, jak, ponieważ mnie się wydawało właśnie, że tak, że to samo robi i weszliśmy, żeby kupić właśnie ową kuchenkę i ja strasznie głupie pytanie zadawałam tej ekspedientce, to było na samym początku istnienia w ogóle tych urządzeń i ona bardzo zdenerwowana po 19 moim jakimś tam pytaniu jak i co i którędy i wreszcie ona powiedziała Chińczyka niech se pani kupi. Ale nie kuchenka to powiedziała, bo to nie był nie, ten robot taki. To nie był jeszcze nie, ten robot. Nie, to ta pani, która obsługiwała. Na początku XX wieku to była bardzo niegrzeczna. Była bardzo niegrzeczna. Ja też bym się zraziła do gotowania. Ale powiem ci, że ona trafiła absolutnie w samo sedno, ponieważ kupiłaś Chińczyka. To jest ta działka, której nie lubię. Nie stać mi było na Chińczyka. Musiałam różne inne rzeczy wykonać w międzyczasie, ale na przykład jak dzieci chodziły do przedszkola, to w mynaszkach wynosiłam obiady nawet na sobotę i niedzielę. Oj, masz dzieci i nie gotujesz? No, wiesz co, kiedyś musiałam coś tam ugotować, więc tam trułam dzieci dopiero na samym początku ich istnienia, a potem jak zorientowały się, że to może nie być najlepszy pomysł, no to... Ewo, jesteś kokietką. Myślisz? Skoro dzieci żyją, znaczy, że nie tak źle gotujesz. Życie dzieci jest naprawdę moim dużym osiągnięciem, że przeżyły istnienie ze mną, to prawda. A co ty wyprawiasz? Wiesz co, ja mam jedną córkę. A ty ile masz tych dzieci? Strasznie dużo. Zastygam w oczekiwaniu na odpowiedź. Ile? Dwoje. To idealnie. Mówi się, że idealnie. Jeżeli powiesz, że chłopca i dziewczynkę, to w ogóle. Wiesz co, nie, no do tego stopnia no, technologicznie nie byłam tak przygotowana do, że tak powiem, produkcji. A no właśnie, podobno można wybrać dzisiaj. Słyszałam właśnie, że to można i tak dalej, ale nie, mam dwie córki. Jedną już bardzo, że tak powiem,
szczęściara. Dojrzałą bym, że tak powiem, a drugą mam taką... A jak dojrzałą? Jak dojrzałą? No chyba jest w twoim wieku. A skąd wiesz, w jakim ja jestem wieku? Tak czuję, że ona jest w twoim wieku. Cokolwiek się nie stanie, to ona jest w twoim wieku. Będziesz zadowolona. No wiesz, no jak tak mi mówisz, to na pewno... Wiesz, że twoja twarz, a raczej twój głos brzmi mi znajomo? Właśnie. Tak. Przed, no, przed wejściem tutaj powiedziałam do osób, które mnie zaprosiły, że po 2 minutach będziesz już wiedziała, ale powiedzieli, nie, zróbmy to sobie. Naprawdę. Tak. Czarna szmata jest bardzo fajna, uważam, bo ona daje... coś takiego. Wolność. Tak jest. Wolność kocham i szanuję. Wiesz, wolności oddać nie umiem. Nie wiem jak ty. A ty jak tam oddajesz wolność? Zdecydowanie nie. W tym punkcie jestem bardzo polska. Wiesz bo co? My za wolność damy się, nie wiem. Oskalpować. To jest właśnie to, co zostało nam z tych książek starych, wiesz? Chyba. I z tej historii. No, coś jest na rzeczy. Natomiast rzeczywiście ta... Wiesz co, tak, a propos wolności pomyślałam sobie, ale tej nie tej upolitycznionej, takiej szerokiej, tylko takiej wolności osobniczej. Szybko przyszło to do ciebie, że to może już chyba masz? No ja tak, ja zrobiłam wszystko, żeby mieć wolność. I umiałam pogodzić, że mam męża i, tak. że mam wolność. Właśnie, bo wiesz, to jest umiejętność, żeby tak. robiąc teoretycznie coś, co wydaje się być ograniczeniem owej, bo zawsze ograniczenie no, następuje, jeśli chodzi o... Znaczy w tym sensie, że musimy się porozumieć w tej sprawie. Znaczy... dać sobie taki luz, żeby to było po dwóch stronach, po dwóch stronach, prawda? Żeby się tak... To jest cholernie trudne i najczęściej nie wychodzi. Tak, ale... Niektórzy próbują wielokrotnie. I dobrze, i to bardzo dobrze, bo trzeba próbować i to jest fajne. Jak nie wychodzi, to trudno, to są dyskusje, tak. ale próbować trzeba. I bo wtedy tylko możesz dać komuś siebie, jak masz siebie. A Oczywiście. Żeby mieć siebie, to musisz wiedzieć, że masz siebie. Musisz obcować ze sobą trochę. I ciągle się musisz o tym dowiadywać, jakby na nowo. Tak, bo weryfikować, gdzie jesteś, w którym punkcie. Tak, to twoje, że już jesteś, jest tylko w tym momencie. A za drugim razem będziesz już, za drugim, trzecim, już będziesz troszeczkę w innym miejscu i poprzesuwasz się. A w ogóle lubisz się tak, wiesz, w takim najbardziej podstawowym sensie. Nie chodzi mi o jakieś bałwochwalcze, wiesz, teorie na swój temat, ale tak w środku. Wiesz co, lubisz się, jestem wyjątkowa. Nie, wiesz co, nie jesteś. Ja jestem po tej drugiej stronie szmaty i powiem ci, że ja też. Prawda? Tak. Jestem wyjątkowa, bo każdy człowiek jest wyjątkowy. Jasne. Każdy jest niezastąpiony, nie ma drugiego takiego. Dokładnie. I to trzeba sobie powiedzieć prosto w oczy, tak. że warto o siebie walczyć, bo każdy jest wyjątkowy. I każdy gdzieś tam może być przykładem w jakiejś tam dziedzinie. Tak jak przypomnę sobie pierwszą klasę, drugą klasę, czy gimnazjum, czy podstawowej szkoły, to pamiętam osoby, które mi imponowały, a dzisiaj bym je oceniła oczywiście inaczej, bo bardzo lubiłam taką Martę, która była szefową ZSMP w gimnazjum. Podobała mi się i lubiłyśmy się, aczkolwiek nie miałyśmy o czym ze sobą rozmawiać, bo ona była po drugiej stronie. Ale jej energia, jej oddanie, jej fascynacja, jej wiara w to, że robi dobrze, była tak nieprawdopodobna. Polubiłam to imię Marta i nawet dałam mojej córce na drugie. Aha. Żeby to jakoś... uszanować, mieć pomimo, to w sobie. Że ona myśli kompletnie inaczej. Tak, bo nieważne było to, w jakim kierunku tak. te jej cechy
były lokowane. Tak, co ona z tym zrobiła, ale cechy były cudne. Czyli coś takiego żywotnego, co niosła ze sobą. I oddanie nieprawdopodobne. Tak. I jakoś tak. Pracowitość, no wszystko jest, było tam. Jest coś takiego, takie humanum, które jest ponad wszelkimi, to jak to się brzydko dzisiaj mówi, wszelkimi podziałami, bez względu na to, w którym kierunku ono jakby zafunkcjonuje, że jest i daje właśnie taką energię, chęć bycia z tym drugim człowiekiem. I widzisz, i to jest bardzo trudne, bo jak ktoś myśli inaczej niż my, to go eliminujemy, tak. W ogóle wyrzucamy z głowy, bo jesteśmy dorośli i wiemy, co to oznacza. Ja jako dzieciak nie wiedziałam. Tak. Dopiero po czasie zdałam sobie sprawę, że coś się musiało złożyć na to, że ona tak myślała. Pewnie wychowanie z domu. Może tak. Tradycja, jakaś babcia, nie wiem. No. Oczywiście jakiś pierwotny... Co się pchnęło coś pierwotnego na te było tory, tak. Na początku, że to się tak stało. Mhm. A wiesz, jak ty tak czekałam na wejście tak zwanego gościa, który nie miał ani płci, ani rozumu, ani niczego innego, rozumiesz? Bo jak sobie tak tutaj czekam, to pomyślałam sobie, że strasznie ciężko mi z sobą wytrzymać, z sobą, w tak zwanym oczekiwaniu i myśleć o tym, co się zdarzy, kiedy nie usłyszę pierwszego dźwięku ludzkiego. I wiesz, mam też tak, że w zależności od tego, z kim się spotykam, w takiej rozmowie, zwykle to się dzieje oczywiście patrząc na siebie, to jeszcze budzi zupełnie i inne, wiesz, myśli, że mnie nie ma, dopóki nie ma ciebie, wiesz? Coś takiego mnie ogarnęło. To tak jak nie ma koloru czarnego. Aha. Jeśli nie ma białego, nie? Jeśli nie ma białego. No dokładnie. Że musi być to samo z, tak, to samo z charakterami. Nie docenisz dobroci, jak nie jest na tyle zła. I mnie się też wydaje, że tak samo jest ze sztuką na przykład. I ja nie znoszę ludzi, którzy mówią, że na przykład czegoś nie zobaczą, bo to jest, to nie jest w ich typie, albo to nie jest w ich wrażliwości i tak dalej, i tak dalej. A skąd wiesz? Dopóki nie zobaczysz, możesz... Oczywiście. Dopiero zestawić w momencie. Jedyne słuszne, prawda? Próbować, sprawdzić. Zobaczyć, ale zobaczyć samemu, tak. Jak ktoś mi mówi recenzję tam z czegoś, że tam widział i tak dalej. I zwykle mówię, nie obchodzi mnie to. Nie chcę tego wiedzieć. Rozumiem twój punkt widzenia, ale we mnie to może budzić absolutnie inne emocje. I bardzo jestem, powiedziałabym, nawet taka nieprzyjemna dla ludzi, którzy mówią o czymś, czego nie zobaczyli. Szczególnie w sztuce mnie to drażni. No pewnie. Bardzo. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Subiektywne. I jeszcze jedno. Mogę nie lubić artysty, to znaczy na przykład prywatnie. Jakieś tak cechy charakteru, czy tam zachowania i tak dalej mi nie odpowiadają. Natomiast jestem wolna w tym sensie. Potrafię się uwolnić w ocenie dzieła, które on... Ten człowiek mi przekazuje. I mogę uwielbiać kogoś, z kim nie mam nic wspólnego, jako Ewa. Wiesz, jako człowieczeństwo zupełnie tam się nie spotyka. I też sobie zawsze to cenię i tak lubię o tym na przykład nawet powiedzieć. Ktoś mówi, ale to jest okropna osoba. Ja mówię, to jest zupełnie inna emanacja tej istoty, kiedy jest w tym miejscu i ona jest mi wtedy potrzebna w tym miejscu. A w innej sferze mogę nie mieć, bo sama wybieram, nic z nią wspólnego. Umiesz taką podziałkę sobie zrobić w sobie? Pewnie, że tak. Każdy ją ma. I tylko, jak to mówią, krowa nie zmienia poglądów. Myślimy o kimś, że nie zamienilibyśmy z nim słowa, a potem dziwimy się, poznając na przykład przy okazji, że to ta sama osoba,
że potrafi być inna zawodowo, inna tak. prywatnie. I takie miałam wrażenie ostatnio, oglądając wywiad na Instagramie z chłopakiem z zespołu Maneskin, który mówi o sobie, że jest nieśmiały generalnie i że ze sobą walczy, że dla niego to jest śmieszne, że on te kolczyki nosi i ma makijaż. Ale zdaje sobie sprawę, że to tworzy jego postać sceniczną i jest postrzegany pozytywnie, więc idzie w to. I tak. na scenie staje się zupełnie kimś innym. Ja to znam oczywiście. Tak jest, dokonał pewnego wyboru kreacji. Jest, tak, konsekwentny w tym. Ale prywatnie jest ciepłym, sympatycznym przytulasem. Nie pomyślałabym, słuchając go na scenie, no właśnie. Jak prawda? Jest sposób ciekłym też, psem. Tak, tak. jest tej emanacji zupełnie innej. Wiesz, ale to jest to ta taka tajemnica wieloistości, nie chcę powiedzieć dwuistości, jakby dwubiegunowości. Ale wielo brzmiało lepiej, bo można... Prawda? Tak. To jest coś takiego w tym, że... To tak jak, nie wiem, popatrz na ten sufit, który mamy tutaj przed sobą, prawda? Ten trochę górze, piekło. Taki zaczerwieniony. Jak ja za każdym razem, jak unoszę głowę i jak mój wzrok... A, padnie, bo ty jesteś elementem stałym tu, tak? No w tej chwili jestem elementem stałym. A, rozumiem. Jak unoszę, w rozmowie z tobą, wiesz? A tylko ze mną, tak? Tak, jak w tej chwili mi to przyszło po prostu do głowy, że coś innego jakby widzę. Coś innego z ciebie wystaje. Podobnie jak tutaj. Popatrz, bo one się tak układają, te kwadraciki, prostokąciki. Coś innego w zależności też od tego, z czym ja przyszłam siadając tutaj. No tak, te kwadraciki się wysuwają. Prawda? Tak. One się... W zależności od sensorów, które poruszasz. Z tego spojrzenia i tak dalej. Niektóre się gdzieś cofną, niektóre idą do przodu. Ja mam taką skłonność... do bardzo chętnego i łatwego pójścia w drugiego człowieka. Słyszę właśnie, bardzo tak fajnie, taką, empatycznie się zachowujesz. Wiesz, ale wiesz co, jestem troszkę taka w tym sensie niegrzeczna, że wydaje mi się, że to jest akceptowalne, to co ja robię, od początku do końca, chociaż wiem, z racjonalnego punktu widzenia, że tak nie musi być, ale taka jest silna we mnie potrzeba wchodzenia, wiesz, właśnie w tę strefę. Wchodź, ile wlezie. Rozumiesz? Że po prostu nie mam jakby takiego zahamowania, bo zakładam a priori, że mnie lubisz. W ogóle człowieku, nie mówię teraz personalnie o tobie samej, tylko rozumiesz? I tak samo na przykład z publicznością, jeżeli ona istnieje, to myślę, że to jest fajne, żeby mieć taką wiarę naiwną, taką dziecięcą, że w ogóle, że świat, że drugi człowiek jest fajny. Mimo, że ma różne oblicza i różne momenty. No, tak, o tym rozmawialiśmy już, że każdy jest wyjątkowy. Wyjątkowy tak. i w różnych momentach jest inny, niepowtarzalny. Oczywiście, tak. Lubić to jest, zakładam, że świat jest piękny, bo jestem optymistą. Czyli jesteś optymistką. Tak, znaczy... To nas tu łączy. Tak, jestem, mimo że różnie się... No, to jeszcze oberwałaś, oberwiesz i obrywać będziesz jak i ja, oczywiście. I jak i każdy, bo nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, ale... Jest ciekawie. Tak, 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 tak. Jak ładnie poeta taki stary bardzo mówił, że trzeba z żywymi naprzód iść i po życie posięgać sobie nowe. Rozumiesz? Więc ja sobie sięgam, mimo że mój wzrok już nie zawsze wszędzie sięga, to ja... Chociaż, wiesz, teraz są takie technologie, że wiesz, wszędzie cię sięgnie i dosięgnie cię wzrok. A powiedz, a podróżujesz trochę? Wiesz co, podróżuję nie za dużo. I to jest... Ale po Polsce, czy po Ostbloku, czy... Wiesz co, nie za dużo podróżuję po Polsce. Jestem jakąś pracocholiczką, która ciągle jest jakby nienasycona takich, wiesz, pomysłów tu i teraz. Strasznie myślę, że w ogóle moja praca, moja pasja
która z tego wynika i wynikająca praca mnie tak trochę ograniczyła. A poza tym ja bardzo bym lubiła jeździć z innymi. Moje dzieci już nie chcą ze mną jeździć, jak się pewnie domyślasz, bo już są duże, czyli są w twoim wieku, więc nie wiem, czy chciałabyś ze mną jeździć. No ale powiedz, że tak, to będziesz wyjątkowym dzieckiem. Rozumiesz? A nie moim na pewno wtedy, rozumiesz? Bo ja się uwielbiam dzielić wszelkimi... Czy masz salon kosmetyczny? Czy ja mam? No. Nie. A chciałabyś mieć? Salonu kosmetycznego? Tak. Nie, ja mam coś innego, ale nie salon kosmetyczny. No strzelam, bo szukam. No, ale... Bo coś masz. Znaczy... Tak, tak, ja mam coś. Ja mam głównie... Ja bym tak... Wiesz, żeby tak ładnie to zabrzmiało, tak literacko, mam siebie i w każdym miejscu mogę te siebie... A masz wszystko. Mam absolutnie wszystko. A wiesz, że czasem to jest tak, że jak masz tak wszystko, to możesz zacząć śpiewać to za mało, za mało, za mało. Była taka piosenka 100 lat temu, a ja tak nie chcę śpiewać. Natomiast a propos podróży, wiesz co, mam zapotrzebowanie na to, ale... Lubiłabym z kimś jechać, zjeździć, a teraz nie bardzo mam z kim. I to tak trochę mnie obezwładnia. A masz przyjaciół? O tak, mam bardzo wielu to przyjaciół. To masz z kim? No tak, ale wiesz co, wiesz jak to się dzieje w życiu. Ten ma wtedy czas, ten wtedy ma czas. Jest to wszystko takie trudne do zorganizowania. Poza tym ja myślę, że ja mogę być męcząca. I co z tego? Jak masz przyjaciół, którym nie przeszkadzają twoje negatywne cechy, to się wybierasz. Ja właśnie wybieram się z przyjaciółką na tak. Maderę. Aha. I nie na długo, na tydzień. Znalazłyście taki wspólny timing, żeby sobie pojechać? I znaczy, na razie określiłyśmy, że w tym miesiącu. Aha. To już jest dużo. Słuchaj, będziemy szukać. To jest dużo. Ja zrobiłam sobie taki wypad jesienną porą w październiku. I z taką moją koleżanką pojechałyśmy, bardzo chciałam zobaczyć Barcelonę, bo w niej nigdy nie byłam, mimo że w Hiszpanii byłam parokrotnie. I to był bardzo dobry czas na absolutne zwiedzanie w takich miejsc trochę też nieoczywistych, poza tymi, które są, że się tam tak jest wyrażę, teraz kłopot z wodą, nie? Tam w Hiszpanii tak, w ogóle. Trochę tak jest. Obligatoryjne. Jeżdżę często do mojej siostry, ona mieszka w Paryżu, więc dosyć często. Lubię tam być i to jest chyba jedno z nich, mimo że nie znam francuskiego, to lubię tam pochodzić sobie sama. Ja jestem trochę z tego pokolenia i z tego miejsca w mojej też edukacji, że bardzo piosenka francuska była ważna. I penetracja, jak tylko tam jestem, jak tylko podjeżdżam w jakieś konkretne tam miejsca, to wiesz co, cały czas słyszę i Mireille Mathieu, i Aznavoura, i oczywiście Edith Piaf, i w ogóle i Brela, i po prostu tak jakbym się przenosiła w inną przestrzeń. Nie chodzi mi o to, że coś śpiewam pięknie w tej materii, natomiast jestem w tym mieście bardzo muzycznie jakoś tak. Ale tak muzycznie w tej strefie oczywiście. To jest no coś tak, takiego. A w Barcelonie to raczej te jazzowe kafejki. Tak, tak. W Barcelonie to zdecydowanie jazzowe klimaty. Tak, bardzo mi się tam, wiesz, i podobało i dobrze. Czułam taki oddech przestrzeni i takiego niemuszenia niczego poza tym, co sprawia mi wyłącznie przyjemność, takie trochę zatrzymanie się w innym czasie. Bo wiesz, nie wiszą nad tobą te różne informacje o tym, co tutaj się u nas dzieje, za co jesteśmy bardziej lub mniej odpowiedzialni i z czym musimy się bardziej zgadzać lub nie zgadzać. Tego wszystkiego nie ma. Rzeczywiście wydaje mi się, że za tak zwaną granicą jesteśmy wolniejsi. A czy jesteś rozpoznawalna w kraju? To zależy. No nie, to przez ludzi. Czy jesteś rozpoznawalna? To bardzo, wiesz co... Ja tego nic tak mi nie chcesz powiedzieć. Nie, to... nie chcę. Zastanawiam się. Nie chcę tak po prostu papleć tylko, żeby odpowiedzieć. Czy ja cię mogę znać? Myślę, że możesz mnie znać. Okej. Okay. Myślę, że możesz mnie znać. Biorąc pod uwagę to, co ja sobie myślę... Z jakiego miasta jesteś? W ogóle jestem z Krakowa. Chciałam powiedzieć, że jesteś z Krakowa. Tak? Tak. Czy wyglądam jak Wawel?
w twoim wyobraźni? Nie, bardzo podobnie mówisz, podobny sposób układania zdań i taki lekki zaśpiew jak Kora. Naprawdę? Naprawdę. Słuchaj, aż wstanę. Wstałam sobie na chwilę. Okej. Tak. Coś takiego jest. Ducha Kory bardzo bym chciała nosić. Tak. Tak. No, wiesz, ja jestem trochę piwniczna może bardziej, bo Kora była z innej strefy. Ja mówię piwniczna. Pochodzę z Krakowa, urodziłam się w Krakowie i tam się edukowałam. Od bardzo wielu lat jestem w Warszawie. Jestem przesiedleńcem. Żałuję, że nie zapytałam, czy nie jesteś z Krakowa, bo teraz to zakładasz, że tak, jest, jak mówię, a tak wiedziałabyś na pewno. Aha. To jest coś takiego. Myślałam bardziej, że możesz inaczej. Mówisz o zaśpiewie, że krakowski? Wiesz, podobnie też łapiesz powietrze, jak mówisz. Bardzo podobnych dużo elementów jest takich. Może to jest tylko korowe, a może to jest krakowskie. Może tego jest, nie wiem. Tak, jest coś. No miałam też przyjemność i no nie chcę już mówić o zaszczytach, ale taką swoistą przyjemność bycia od czasu do czasu z Korą, wiesz? I nie jakoś bardzo, 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 bardzo blisko, ale przegadałyśmy sobie trochę różnych rzeczy. Trochę nas, wiesz, różni też czas, w którym ona funkcjonowała, w tym, że Krakowie i tak dalej. Ale z jej twórczością też, ale z nią jako z człowiekiem miałam też szansę popenetrować troszkę istnienie, ale takie, wiesz, osobiste oczywiście, nie jakieś wyciągnięte na zewnątrz. Tak, to jest mi jakoś tam blisko, a tak, trochę się rozczuliła mnie. Dobrze, dobrze. Myśl. Bardzo i nawet nie tylko dlatego, dobrze, jesteś wrażliwa, tak, jesteś artystyczna, te kręgi, czyli piwnica pod Baranami i tak, coś w tym kierunku. Tak, tu jest trochę dotknięcia, wiesz, poetyckich muśnięcie fraz i tak dalej. A czy mówisz wierszem? Mówię. Mówię i wiesz, i chwytam się na tym, że bardzo często z cytatów nieoczywistych, to znaczy z pamięci, bardzo z takiej mojej pamięci wody, bardzo starej pamięci, układają mi się frazy, które potrzebne mi są do przekazywania w ogóle informacji, na przykład moim młodym kolegom o istnieniu i wartości istnienia słowa i tego, jak ono... Słowo jest jak broń. Tak. Dobrze użyte, tak. Mocniejsze od broni. Mocniejsze tak. Wcale nie musi być głośne i wcale nie musi być długie. Może być bardzo krótko, że tak powiem, wtaktowane, żeby brzmiało... Wiesz, spotkałam się z ludźmi, którzy piszą, na przykład piszą piosenki i nie zdają sobie z tego sprawy, co piszą, ponieważ nie ma dla nich znaczenia to, w jaki sposób te słowa są w tych piosenkach czy w tych utworach. Nie wiedzą, o czym piszą. Że zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, co napisali, kiedy poproszę ich o to, żeby powiedzieli te słowa, a ich nie wkładali w rytmy ani w linię melodyczną. Jaka to jest ogromna różnica i jaka jest też siła. No ale to jest to przerażające, że trzeba mówić, tak? Powinno się wyjść od tego, że mam coś do powiedzenia. A no właśnie. Potem dołożyć do tego muzykę. A no właśnie. Właśnie. Tak. A ty tak robisz? Dla mnie bardzo istotne jest to, z czym wychodzę do ludzi. Co? Z czym? Z jaką? Tak. Co chcę powiedzieć? Tak. Jak nie mam nic do powiedzenia, to siedzę w domu. I twoje uczucia są elementem,
który się po prostu uruchamia wtedy, kiedy dokładnie to wiesz. Twoje uczucia, czyli przerzucenie tych uczuć, bo to chodzi o to, że co przerzucamy przez tę tak zwaną rampę, taką śmaką, czy ona jest, oczywiście najłatwiejsza jest najłatwiejsza, najbliższa jest ta, która jest jeszcze zobrazowana twoim ciałem, twoją twarzą, twoją wibracją w ogóle twojej istotności, twojej ręki. To wszystko to są narzędzia, żeby dotrzeć do puenty, żeby ta publiczność dostała to, po co przyszła, żeby nakarmić duszę. Chciałabyś się zobaczyć ze mną? No tak, tak. Myślę, zrobimy to? No zróbmy to. Wiesz co, zróbmy to tak, poczekaj. Podejdź do tej zastawki, tutaj kawałek mojej ręki, kawałek twojej, ja jestem trochę tego, może nam się uda przesunąć ją, czy widzisz kamerę tutaj, to jest ta kamera, a tutaj jest mikrofon taki stoi. Spróbujmy to przesunąć, przesuniemy to, tutaj pomiędzy, zróbmy, ja to robię razem tak trochę z tobą, nie chcę tego wypierniczyć, poczekaj, już to zrobiłam. I co? Ja wiem. I co? I po prostu wyjść? Bo ja wiem, że jesteś ty. No kochanie, ja wiedziałam, to co mówisz, że nie masz? Ja czułam to. Ale kochanie, dlaczego mówisz, bo ja że nie mam. Nie masz. Bo ja nie mam kosmetycznego. Ale wiedziałam, że to ty. Poznałam cię po głosie. Ja cię też poznałam. Ja tak czułam, jak mi dobrze. Ale ja muszę jeszcze państwu coś powiedzieć. Wam coś powiedzieć. I tobie powiedzieć, chociaż ja ci o tym mówiłam. Bardzo dawno temu, w czasie przepięknym, kiedy człowiek ma przede wszystkim marzenia i ma idoli, miałam lat wtedy 16 albo 15 i w pewnym pięknym miejscu na mapie naszego kraju, nad morzem, zobaczyłam na scenie moją rówieśniczkę, która w zielonej krótkiej spódniczce, w bolerku zielonym śpiewała piosenkę na scenie. Pięknie! I podeszła do niej potem jej mama, chyba to była twoja, która cię uściskała z dołu i ty się tak schyliłaś i uściskałaś swoją mamę. I to było moje marzenie o moim istnieniu też na scenie. Więc cię całuję. Jej. To było w Kołobrzegu. Żartujesz? Tak. Tak, byłyśmy mniej więcej w tym samym wieku. To było cudne. Popatrzyłam, pomyślałam sobie, ja chcę mieć taką sukienkę. Ja chcę tak ślicznie śpiewać. Śpiewać tak ślicznie. Nie śpiewam, ale sukienkę sobie, spódniczkę sobie uszyłam. Całuję cię i za było super. Dziękuję bardzo.